sensie, nie wiem. Asia Zielonka, nowa uczennica trzeciej D gimnazjum, ma skłonności do piromanii. Nauczycielka geografii Maria Borkowska poprosiła klasę o wyrozumiałość dla nowej koleżanki. Dziewczyna ma nadzieję, że w końcu uda jej się z kimś zakolegować. Nic się nie przejmuj, ona na pewno zapomniała o tym, a poza tym pewnie zrobiłaś dobrze zadanie i karkówka też ci dobrze pójdzie. Ej, słuchajcie, rozmawiałam z Borkowską i nie mam dobrych wieści. Przełożyła kartkówkę? Nie, powiedziała, że będzie mega ciężka. Ona zawsze tak mówi, a później wychodzi, że jest okej. Okay. Jasne, ty jesteś taka mądra, bo nie masz żadnej jedynki z geografii. Ale wszyscy dobrze wiemy, że nie byłoby żadnej kartkówki, gdyby nie nasza nowa koleżanka. Nieprawda, pani Borkowska i tak by ją zrobiła. Nieprawda, ona zapowiedziała kartkówkę po tym, jak ty zaczęłaś mnie zaczepiać. No bez kitu. Gośka, przesadzasz. Nie przesadzam, to wszystko jest twoja wina. Przez ciebie jest ta kartkówka. Nie przeginaj, okej? A może to faktycznie przeze mnie miała być dzisiaj kartkówka z geografii? Jeśli tak, to straciłam szansę u wszystkich. Gośka nie przygotowała się do kartkówki z geografii. Żeby jej uniknąć, chce podłożyć ogień w sali geograficznej. Jest pewna, że wszyscy będą przekonani, że sprawcą pożaru jest Asia. Tak, będziemy mieć kartkówkę i chciałam się jeszcze trochę pouczyć. To idź lepiej do biblioteki. Ja muszę wejść. A to może mi pan zostawić klucz. Pani Borkowska zaraz będzie, to jej przekażę. Aha, no dobrze. To się ciepło wycenię na kartkówkę. Dziękuję. Co za pożar? Gdzie pożar? W sali pali się! Matko Boska! Pani Jadziu! Nie wchodźcie tutaj, dobrze? Pani Jadziu! O matko! O cholera! Pani Jadziu! Gaśnica! Już, już, już! Dzwonię na straż! Już! Nie wchodźcie tutaj, proszę! Już ciszę! Natychmiast! No.